kilka tygodni temu, jakieś 4-5, pojawiła się konieczność przeprowadzenia Ewy w to miejsce, w którym znajduje się obecnie. O ile po dłuższym postoju nie było żadnego problemu z uruchomieniem silnika, o tyle pojawił się problem z ruchem, ze startem z miejsca, a to już za sprawą zastaj hamulców tylnych. Po przejechaniu raptem około 200 metrów czuć było nawet wewnątrz kabiny charakterystyczny zapach palonych hamulców, przyłapanych hamulców. No i teraz mamy zadanie czy problem do rozwiązania. Ja ze względów zdrowotnych troszkę miałem ograniczony dostęp w ostatnim czasie do naszych sprzętów, ale widzę, że chłopcy już wzięli się za usprawnienia. Pojedyncze nakrętki zostały już ściągnięte. Widzę też, i wy też to widzicie, że wszystkie one zostały zapsikane preparantem wiodącej marki, czyli jest tutaj jakiś opór. A to pewnie dlatego, że no u nas autobus jest już dość długi czas, a koła nigdy nie były wcześniej ściągane. Zobaczymy, co zastaniemy po ściągnięciu kół, później bębnów. Pewnie będę chciał Wam coś z tego tematu pokazać, jeśli uda mi się skompilować taki materiał, a później jazda próbna. Zapraszam Was tymczasem do oglądania tego, co na bieżąco będzie pojawiało się na naszym kanale, do subskrybowania kanału oraz komentowania wszystkiego tego, co będziecie oglądać. Pozdrawiam serdecznie.